Nagrywa się? Zapraszam do jaskini degeneratów. Dzisiaj trening z Krzyśkiem Gutowskim. Trenerze, co robimy dzisiaj? Zabawę. Zabawę. Nie wiem, na czym będą polegać. Możemy zdradzać. Każdy dojo ma swoje tajemne techniki, których nawet nie można zdradzić. Nawet mistrz nie może wszystkich uczniowi zdradzić. Ten śmiertelny cios, nie mogę ci go pokazać, abyś mnie wyzwał na pojedynek przy wszystkich i odebrał mi dojo. Ja mu oddaję, je tak samo na razie tu go broni. Teraz za drugim razem znowu zaczepia mnie, a jak ja chcę mu oddać, to jego sobie tak dał najpierw. I znowu, żeby troszkę takiego było tego nawiązania tą walkę. Nie od razu ja akcja, on oddaje, ja wchodzę, tylko tak, żeby to wyglądało, wiecie, że sobie się pracujemy i tu go zaczyna, no nie. Ja mu oddaję hop, i on znowu chce mi oddać. To ja chcę go. Okay. Co na pewno Marian zmienił tyle, że uważa, no my też chcieliśmy nie przekręcić śruby, także odpukać w porównaniu z poprzednimi przygotowaniami, które były w sumie taką niekończącą się ścieżką przez mękę, no to tym razem jest rzeczywiście bez urazów, wszystko jest dobrze, jest wypoczęty, w zasadzie wyświeżony już można powiedzieć, bo zaczęliśmy ten okres. No my jesteśmy dobrej myśli, przede wszystkim on się dobrze czuje, no to jest uczucie, którego nie miał na poprzednich przygotowaniach. To jest w sumie dalej młody zawodnik, ale mega dużo walk, on chyba nie miał aż tak długiej przerwy jeszcze. Nie, nigdy nie miał, także to też jest ciekawe i w sumie dobrze się złożyło tą galą we Francji z przeciwnikiem. Myślę, że na taką dwuletnią przerwę to jest po prostu idealna walka. Wiesz co, na pewno Marian przez to spóźnia się na treningi, to też jest wielki plus dla niego, ponieważ dużo lepiej ten trening wygląda. No na pewno głód walki. Nie wiem, czy w głowie ma jeszcze to, że ta noga była kiedyś skontuzjowana. Na sali widać, że jest ogień, jest charyzma, jest to coś, czyli jest głodny walki i chciałby na pewno powrócić na te dobre tory, żeby zawalczyć o pas mistrzowski i przede wszystkim go zdobyć. Trzymam kciuki i miejmy nadzieję, że będzie miał to, co chce osiągnąć, czyli najwyższe cele. Można powiedzieć, że się nie spóźniam, choć jak sobie przypomnę przygotowania przed Parnasem, to też już pod sam koniec, gdzieś tam miesiąc przed walką, półtora miesiąca przed, też starałem się nie spóźniać, więc myślę, że moje spóźnianie jest związane z powagą sytuacji. Im bliżej walki, tym spóźnień jest coraz mniej. Przygotowania przede wszystkim w klubie Skra pod okiem trenera Roberta Jocza, mojego głównego trenera, który bardzo się angażował w tych przygotowaniach. Oczywiście Krzysiek Gutowski, też trener mój od wielu lat ze mną jest. Cenię sobie jego techniki stójkowe. Trenerzy tacy jak Paweł Mistewicz, z którym zawsze na początku przygotowań lubię robić te kimona, jiu-jitsu i to będę zawsze podkreślał i zawsze już myślę do końca życia, nawet jak już nie będę zawodnikiem MMA, tylko będę już chciał sobie na starość robić jiu-jitsu, to zawsze będę starał się gdzieś właśnie z Pawłem Mistewiczem i jego tą ekipą robić to jiu-jitsu. Oczywiście mój trener od boksu, Jacek Kucharczyk, zawsze będę sobie cenił tego trenera. Nie tylko treningi, ale też rozmowy z nim, jakim jest człowiekiem. Lubię ludzi starej daty. No takich w dodatku, którzy mają dużo w głowie, mają dużo do powiedzenia, bo to taka, można powiedzieć, skarbnica wiedzy, z której warto korzystać. Adam Grabowski oczywiście też jest trenerem w parteru, też zawsze mi dopowie kilka ważnych rzeczy. I Bartek Fabiński to też pokazywał elementy zapaśnicze. Czy Parnas dalej siedzi w głowie Mariana? Czy siedzi w głowie, to nie wiem, ale na pewno dalej chciałby się z nim zmierzyć i żałuję, że tak się potoczyło. No ale jak to się mówi,
może tak miało być, Bóg tak chciał, jeszcze może kiedyś będzie szansa. No, na razie jesteśmy skupieni na Varelli, także no, to jest cel na najbliższą walkę. Typowy Stójkowicz, typowy kickbokser, szybki, dobrze kopie, także na pewno Marian będzie chciał się z nim sprawdzić w stójce. On ma takie coś w sobie, że jak mierzy się z kickbokserami, to w ogóle z typowymi zawodnikami, czy z Kasieczko, czy z Sebastianem Rajewskim, to gdzieś ma taki imperatyw w sobie, że chce się sprawdzić. To jest całe MMA, także myślę, że sprawdzimy też jego zapasy, sprawdzimy jego grappling. Być może on będzie chciał zaskoczyć Mariana ze swoimi zapasami, swoim jiu-jitsu. W zasadzie jesteśmy przygotowani na taką walkę MMA, no ale mierzymy się z bardzo mocnym kickbokserem przede wszystkim. Na razie musiałem przestać myśleć o walce z Parnasem, przestać cały czas o nim myśleć. To było totalnie bez sensu. No teraz mam walkę z mocnym zawodnikiem. Będę musiał się naprawdę postarać, żeby z nim wygrać. Więc to by była totalna głupota, gdybym się koncentrował na innym zawodniku, bijąc się z jeszcze innym. To jest to najgorsze, co mógłbym zrobić, więc na razie Parnas poszedł w zapomnienie, niech stoczy swoją walkę z Mircią, zobaczymy, co z tego będzie. Niech ja stoczę walkę z Varellą i zobaczymy, co będzie dalej. Ja myślę, że ta wyjazdowa walka na Mariana wpłynie dobrze. Ja też miałem to samo. Łatwo jest tą energię jakby przeciwko tobie, jakby skumulować w sobie, żeby taką butą się wykazać, że no wiesz, a ja wam pokażę, no nie? Możecie mnie gwizdać, wyzywać, ale ja przyjechałem tu jakby zrobić swoją robotę i wygrać, także też widzę, że Mariana to trochę napędza. Jemu się podoba, że to jest we Francji, a jemu się podoba to, że będą przeciwko niemu, że będzie musiał na przekór murom jakby walczyć, nie? Lasagne. S'il vous plaît. Je m'appelle Marianne. Je t'aime. Gdzieś mnie to nakręca, że będę walczył nie na swojej ziemi, że ci kibice nie są do mnie przychylnie nastawieni. Jest to dosyć motywujące i dosyć ciekawe. W swojej karierze miałem kilka razy sytuacje, gdzie czułem, że hala jest przeciwko mnie. Nawet w pierwszej walce zawodowej, przecież walczyłem na niemieckiej ziemi z Niemcem. Pamiętam, że tam kibice żywiołowo reagowali. Chciałem dokładnie to samo powiedzieć, że myślę, że Mariana będzie nakręcała publiczność wroga, czyli na bicie się na obcym terenie. Marian jest silnym, naprawdę psychicznie zawodnikiem i ma jakieś tam swoje teorie, ma swoje przekonania. Jeśli chodzi o na pewno występy za granicą, także doda mu to skrzydeł, w bardzo ładnym stylu zwycięży ten swój pojedynek. Duży czas kariery było tak, że nie miałem aż tak dużo kibiców. Pamiętam nawet pierwszą walkę z Romkiem Szymańskim na Fenie, opas Fenu. Wtedy miałem rekord 14-3, czyli już miałem 17 walk zawodowych, a jednak tych kibiców miałem naprawdę mało, na tyle, że pamiętam, że jak walczyliśmy właśnie z Romkiem na Torwarze, to więcej słyszałem jego kibiców niż swoich, mimo że to było na mojej ziemi, w Warszawie. To też świadczy o tym, że gdzieś nie byłem nigdy przyzwyczajony do tego, że tak wielu kibiców jest za mną. To dopiero to się wykreowało w ostatnich latach, zwłaszcza jak już dołączyłem do KSW i tam zacząłem świecić jakieś, można powiedzieć, sukcesy. I dużo też myślę, że zrobiły wywiady ze mną. To ludzie tak jakby mnie poznali i czułem, że przekonali się do mnie, że stałem się dosyć charakterystyczną postacią w świecie MMA. Biorąc to pod uwagę, zacząłem właśnie czuć, że w Polsce mam tych kibiców, ale tak jak powiedziałem, no w wielu momentach swojej kariery czułem, że albo nie mam kibiców, albo wręcz kibice są przeciwko mnie, są za moim przeciwnikiem. Więc nie będzie to dla mnie jakaś wielka nowość, aczkolwiek będzie to duża rzecz, bo jednak wiem, że w tej Francji ci Francuzi są źle do mnie nastawieni i na pewno będę jak czerwona płachta na byka. Dobry zawodnik, bardzo dobry. Jak pamiętam, jak wszedł co dopiero do KSW, obejrzałem jego walki, bo widziałem, że będzie bił się z Kazieczko, a Kazieczko był po przegranej ze mną. I byłem ciekawy, kogo dostanie Maciek na tę walkę po pojedynku mistrzowskim. I obejrzałem sobie Varellę i wtedy pomyślałem, o, dobry kickbokser, dobry zawodnik kickboxingu i wcale nie byłem pewny, jak zostawili go z Maćkiem, czy Maciek na pewno to wygra. Jak Maciek tak dosyć łatwo sobie poradził z Varellą, to nawet powiem, że byłem zaskoczony i pod wrażeniem, to jak się zaprezentował Maciek. I tak Varellę może wtedy troszeczkę nie doceniłem, bo na początku go mocno doceniłem, ale po tej walce z Kasieczką uznałem, że może nie jest tak dobry, jak to wyglądało na jego wcześniejszych walkach. Ale jednak po czasie Varella pokazał, że jest bardzo solidnym, wartościowym zawodnikiem. Trzy ostatnie walki w KSW
wszystkie trzy wygrane w naprawdę taki mocny sposób. I z Szadzińskim w mocny sposób wygrał, i z Łukaszem Rajewskim dosyć duża tam była dominacja. Sebastian Rajewskiego pokonał naprawdę tam, tak jak mówisz, 16 sekund. No to pokazuje, że jest groźnym, dobrym zawodnikiem. Świetna garda. Myślę, że za mało czasu dostał pomiędzy walką z Brichtą, bo pamiętajmy, że tam bił się 4 rundy. 20 minut walki było i to też takiej walki, no, komentowałem ten pojedynek, byłem pod klatką i widziałem, że troszeczkę tam obrażeń zebrał Mircia. Może nie był jakiś totalnie rozwalony, ale no trochę tych obrażeń było, więc samo to już premiuje Parnasa, że jednak ten Mircia był troszeczkę porozbijany, jego ciało musiało dojść do siebie. Druga rzecz, równie ważna, że będzie musiał znowu wagę ścinać. Mircia to nie jest zawodnik, który mało waży, a jak sporo tnie, no to się odbija na pewno na zdrowiu. Krótki czas pomiędzy, nie idzie na jego przewagę. No i ostatnia rzecz jest taka, że może brakować tej świeżości i tego, że nie miał większego czasu, żeby przygotować się na Parnasa. Bo to jest jednak taki zawodnik, że trzeba na niego zrobić specjalne przygotowanie. Tak jak mówiłem, ciężko jest przez to, że się nie je, że się robi tę wagę, ale jest dobrze, człowiek jest przyzwyczajony do tego. Najważniejsze, że mogę być na macie, trenować i robić to w pełni zdrowia. Jeśli trafi na niego, no to super, no Mareno te testy walczy już od dawna, chyba nawet raz mu się udało wywalczyć na Fenie, chyba w tej walce z Rembeckim, tam były testy z tego co pamiętam, a może jeszcze przy jakiejś walce, także już tam on jest tym orędownikiem tego, żeby te testy były. Ma to czego chciał. Usłyszałem słowa od kogoś z KSW, że cała karta ma być podobno badana, ale też ta osoba, co mi to powiedziała, nie była w 100% pewna, czy na pewno tak będzie. Ja z kolei słyszałem, że mają być wyrywkowe, czyli tam z kilka pojedynków. Nie no, mam nadzieję, że no wiesz, jestem w main eventie. To by był absurd, jakby był badany ktoś z karty wstępnej, czy z tych pierwszych walk po prostu. Wydaje mi się, że jak robią testy we Francji, to powinni zbadać co najmniej dwie ostatnie walki. Parnas, Mircia, ja, Varela powinniśmy być badani, to w ogóle bez dwóch zdań. A potem już się powinni zastanowić, czy zbadać Artura Szczepaniaka, czy Fleminasa, czy tam kogoś jeszcze z niższej pozycji na karcie. Ale te dwie ostatnie walki, main event i co-main event, uważam, że powinny być badane. Marian i kilku innych zawodników, nie chwaląc się też może, że ja, jesteśmy czystymi zawodnikami, przygotowującymi się naturalnie na jedzeniu posiłków. Także wiesz, znaczy generalnie ja to się pogodziłem z tym, że to jest świat zawodowy, nie ma kontroli kempingowej. A jeżeli tam będą i akurat oni, no to jest też czyste takie sumienie i na pewno lepiej dla głowy, że zawodnik się przygotował bez wspomagaczy, bez dopingu, wtedy na pewno szanse są wyrównane. No ale jest to sport zawodowy, nie wszędzie są badania te dopingowe i trzeba to wziąć na klatę. My nie za bardzo się znamy, tak kontrowersyjnie zatkam, bo tyle lat mówisz o tym, a jak przez przypadek by ci coś wyszło, bo nie wiadomo co tam wiesz, ibuprofen, coś takiego, w UFC wiem, że Gamer musi uważać, żeby tak wziąć. Czy nie boisz się, że wiesz, że nagle jakieś minimalne cząstki coś ci wyjdzie, bo wziąłeś jakiś lek, odżywkę? Nie boję się z tego względu, że leków nigdy nie biorę, leków żadnych. Też nie jestem tym zawodnikiem, który jak robi wagę, to bo wielu gości ma tak, zauważyłem na przestrzeni lat kariery, jest grupa zawodników, która jak robi wagę i zaczynają ścinać te kilogramy, odwadniają się, to gdzieś dopadają ich infekcje, nieraz jakieś przeziębienia, jakieś wirusy, coś ich łapią, bo osłabiają swój organizm. Ja na szczęście jestem zawodnikiem, który w ogóle nie ma nigdy z tym problemu. Zawsze dobrze się czuję, jak robię wagę. W ogóle mam dobrą odporność, więc nigdy nie musiałem brać żadnych leków, więc o to się nie boję. Odżywki no to biorę no, totalną podstawę. No, wysyłam jeszcze specjalnie Hugo. Wysyłam dokładnie co opakowania, dokładnie co biorę, żeby on mi to też sprawdził, czy się nie okazuje, że w kreatynie, którą biorę, że coś jest nie tak. Totalnie się o nic nie obawiam, no jedynie co, to chyba nie mówimy o tym, że oddaję mocz i specjalnie gość, który tam jest w tej komisji, zanieczyszcza mi próbkę, no to chyba czy do takiego absurdu to tam no, nie może dojść. To jest raczej, jak ja już byłem dwa razy badany, to wygląda tak, że te słoiczki są zapieczętowane, oni przy mnie to wyciągają, ja do tego sikam, oni to pieczętują i no, wiesz, oni dokładnie będą na mnie patrzeć
na mnie, jak oddaję mocz, a ja będę dokładnie patrzeć na im na ręce, więc myślę, że po prostu wszystko ma się uczciwie rozegrać i już, byłbym największym debilem, jakbym przez tyle lat gadał o testach i nagle wpadł na czymś. No to byłbym jakby hipokryta, to jakby nic nie powiedzieć. Yes. Jeśli chodzi o sparring partnerów, no to tutaj wskrzę przede wszystkim. Sasha Moisa, bardzo dobry kickbokser, bijący się w UFC, mocny zawodnik. Daniel Kolasiński, świetny kickbokser. Maksym Grabowicz, to jest zawodnik z Ukrainy, też bardzo dobre zapasy, bardzo dobry boks. Bogdan Danilko, taki młody chłopaczy, który będzie naprawdę też przyszłością. Miłosz Kruk, też muszę o nim wspomnieć, super talent. Hugo, bardzo mocny zawodnik, też bardzo dużo z nim przygotowywałem się, bardzo dużo mu pomagałem do jego walki. Poza tym oczywiście Mateusz Makarowski, rzeźnik. Zawodnik jedyny w swoim rodzaju. Takich gości nie spotkasz na macie w Polsce. Praktycznie takich zawodników na całym świecie ciężko jest spotkać, bo to jest gość, który wybiera ciągłą presję. On zawsze idzie po złoto. Dzięki temu rundy są z nim naprawdę bardzo wymagające. Slim, wysoki chłopak, bardzo utalentowany, Bartek Skowyra. Naprawdę dużo dobrych zawodników, przepraszam, jeśli kogoś nie wymienię. Poza tym właśnie, tak jak wspomniałeś, udało nam się pojechać do Ankosu MMA Poznań, gdzie pod okiem trenera Andrzeja Kościńskiego zrobiliśmy kilka treningów. Też byłem totalnie zaskoczony, jak trener Andrzej nas przyjął, jak się zaangażował, jak skoncentrował się na mnie, na Mateuszu Makarowskim, na Karolu Skrzypku, że tak widać było takie zaangażowanie. Nie spodziewałem się czegoś takiego po trenerze Andrzeju. Zawsze znałem Andrzeja od wielu, wielu lat, odkąd tylko zacząłem trenować w 2009 roku, to już go znałem, ale nigdy nie widziałem, jak jest prywatnie. Po tych latach poznałem go i cieszę się, że go poznałem, bo jest naprawdę trenerem, naprawdę wartościowym. Mogę powiedzieć, że jest wartościowym i jakbym nie trenował w Warszawie, nie był z Warszawy, miałbym gdzieś wybrać jakieś miasto, do którego miałbym pojechać, to myślę, że ten Andrzej Kościński Jankos to byłby jeden z tych klubów, którym mógłbym wybrać. Sparowałem z wieloma zawodnikami, z Damianem Mieczkowskim, który ostatnio walczył, niestety doznał kontuzji ręki, szkoda, bo z całym szacunkiem, ale myślę, że tego chłopa by pokonał, myślę, na spokojnie. Sparowałem z Czarkiem Oleksiejczukiem, bardzo mocny zawodnik, jeden z mocniejszych, jedne z trudniejszych rund, które mam okazję robić. To trochę tak jak z Tymkiem Łopaczykiem. To też jest taki zawodnik, z którym nie jest mi łatwo. To jest jeden z najtrudniejszych rund. I Czarek Oleksiejczuk też świetny zawodnik. Z Szymonem Karolczykiem robiłem w Ankosie, z Hubertem Lottą, z takim chłopakiem, nie wiem jak ma na imię, ale ma nazwisko Szczęsny. Bardzo, bardzo też utalentowany zawodnik. Wawrzyńcem Bartnikiem też robiłem z takim zawodnikiem z Trójmiasta, Damianem Piskorzem, tak się chyba nazywa, dobry kickbokser. Więc też można powiedzieć, że jak tylko trener Andrzej dowiedział się, że przyjechaliśmy, że zostajemy na sparingi, to zaraz uaktywnił telefon, zaraz dzwonił, specjalnie umawiał ludzi, żeby przyszli i posparowali. Czyli właśnie naprawdę się zaangażował. Było czuć te zainteresowanie naszymi postaciami, więc bardzo mu dziękuję i cieszę się, bo dołożył też cegiełkę do moich przygotowań. Wspomniałeś Czarka, jak oceniasz te przepychanki słowne Czarka i Bartosa teraz na czasie? Oj, nie chcę się w to za bardzo mieszać, bo i tak ostatnio dużo kontrowersyjnych rzeczy z moich słów wychodzi, więc nie chcę się mieszać, ale jedynie bym powiedział, że widziałem, że Adrian bronił swoje słowa tym, że określił ich klub szopą, że to chodziło mu, nie chciał obrazić, tylko że no, chodziło o szopę, no bo oni też mają swój klub, też nazywają szopą, ale jednak to w jakim kontekście to powiedział, mówiąc, że nie powinien, że powinien mieć trenera, powinien trenować w normalnym klubie, a nie w jakiejś szopie, no to jednak brzmi, no ważny jest kontekst, a ten kontekst był troszeczkę taki, jakby ta szopa nie chodziło fizycznie rzeczywiście o szopę, tylko takie umniejszenie poprzez nazwanie szopą. No, zawsze ważny jest kontekst, w jakim się mówi, więc troszeczkę uznaję to, że to można było to odebrać obraźliwie, ale też Adrian miał troszeczkę racji w tym, że ważne jest to, żeby mieć trenera nad sobą, żeby mieć osobę, która jest dla ciebie autorytetem, dla której chcesz na treningu jeszcze mocniej dać siebie, bo ludzie, wiesz jaka jest psychika ludzka, człowiek jest wygodny, nawet jeśli mu się zdaje, że daje z siebie 100%, to nie da z siebie tylu procent, jak stoi nad tobą trener, który ciebie ciśnie,
który wymaga i od którego szanujesz, który jest dla ciebie autorytetem i przed którym chcesz pokazać, że możesz dać siebie jeszcze więcej. Taki trener wywołuje w tobie jeszcze większe zaangażowanie i potrafi ci wytknąć błędy, które sam możesz nie zauważyć i które na przykład jakby ktoś ci inny powiedział, możesz nie wziąć do siebie, bo inaczej jak ktoś ci powie nawet inny sparring partner, czy trener, który nie jest takim trenerem, tym głównym, tym autorytetem, to można, wiesz, jednym uchem wpuścić, drugim wypuścisz. A jak ci to jednak mówi, jak na przykład trener Robert Jocz mi mówi, no to trochę źle robisz, to musisz zmienić, to musisz poprawić, to rzeczywiście myślę, że ma rację i nawet chcę dla niego to poprawić, bo jest dla mnie autorytetem. Więc rzeczywiście uważam, że po części Adre miał rację, że na pewno Czarek Olejszczyk i Michał Olejszczyk byliby lepszymi zawodnikami, gdyby mieli nad sobą gościa, który mówi im, co ma robić i byłby na nich naprawdę dużym autorytetem. Juki, chodź, popiszemy się. Przynieś, puść, super. Pokażmy, co wypracowaliśmy przez te lata. Poczekaj, Juki, czekaj. Biegnij. Nie. Tu. I do mnie. Pięknie. Widzisz? Chodź, Juki, chodź. Puść. Pięknie. Pokażmy, co wypracowaliśmy. Poczekaj, biegnij. Pyk, widzisz, jakie to łatwe. Owczarek szotlandzki, a czemu taka rasa? Kiedyś gdzieś go widziałem, w internecie chyba, lata temu. Spodobał mi się jego wygląd, ale też miałem gdzieś w głowie, że trafiłem na jego cechy charakteru i gdzieś tam tak podświadomie zapamiętałem, że te cechy to są takie, które mi się podobają. I potem jak szukaliśmy jakiegoś psa właśnie z Eweliną, to powiedziałem jej, że kurde, kiedyś widziałem takiego psa, który bardzo mi się podoba, nie tylko wyglądowo, ale pod względem cech charakteru. I sprawdziliśmy w internecie, trafiliśmy na niego, no i zobaczyliśmy właśnie, że to owczarek szotlandzki, że te cechy, które są takie dla mnie ważne, to lojalność. Bardzo przywiązuje się do jednego właściciela, w tym wypadku do nas. Można powiedzieć, że kocha właścicieli. On jest wręcz taki, że mu się nawet nie chce bawić z innymi psami. Jest to rasa jedna z najinteligentniejszych. To tak jakby on zrozumiał, że wszystko co najlepsze może go spotkać od nas. A z psami tak jakby innymi się nudzi i po prostu uwielbia spędzać czas z nami. Wszędzie nawet przechodzimy do innego pomieszczenia, idziemy nawet do łazienki i on idzie za nami. Cały czas chce być przy nas. Jest też taki czuły, bo naprawdę jest to cecha charakteru tych psów, że są czułe i on naprawdę taki jest. Da się to odczuć. No i wspaniały pies. No, można powiedzieć, że to jest rasa, którą prawdopodobnie do końca życia będę chciał mieć przy sobie. Stój. Teraz. Pięknie. Człowiek już zmęczony jest. Jak jestem wypoczęty, to taki trening nawet aż tak się nie odczuwa. Co będziesz robić? Na razie muszę parę maili odpisać okay. I loty sprawdzić. No muszę sprawdzić logistykę. Mhm. Ale lot na powrotny? Tak. Jakie dla trenerów? Okej. Okay. Pas zostaje z właścicielem, jak obroni go dwa razy. Ja obroniłem go trzy razy. Więc jeśli uda mi się zdobyć kolejny pas, to prawie będzie jakbym go czwarty raz obronił, więc poproszę KSW, żeby dali mi kolejny. Dwie najważniejsze rzeczy to to, a druga. O, to są dwie najważniejsze rzeczy. Zawsze PlayStation, już od małego, gdzieś około, to był rok, nie wiem, 2000? Coś takiego, około roku 2000 dostałem pierwszą konsolę PlayStation 1. Wcześniej był Pegasus. Ale wiadomo, że Pegasus w porównaniu do PlayStation 1 no to był dosyć mocno prymitywny. Choć też oczywiście doceniam. Doceniam ten czas, kiedy mogłem grać na Pegasusa. Nigdy nie miałem komputera, więc to też jak wjechał ten pierwszy playak, to zrobił wielkie na mnie wrażenie.
i podobało mi się. No w ogóle jestem człowiekiem, który ja lubię grać, lubię, i to nie tylko chodzi o gry na konsolach, tylko lubię różnego rodzaju gry. Czy to było kiedyś, jak się grało w piłkę, czy nawet jak się grało, bawiło w chowanego, czy jakieś gry planszowe, to podoba mi się po prostu cała struktura gry, rywalizacji, tego, że można wygrać, można potencjalnie przegrać. No to jest coś takiego w moim stylu. A granie na PlayStation, no to no, moje hobby, które już myślę zostanie ze mną do końca życia. Myślę, że nigdy mi się nie znudzi i to też... No, myślę, że naprawdę potrafi rozwinąć umysł, rozwinąć głowę. Oczywiście, jeśli człowiek nie ogranicza się do tego i to nie jest jedynym głównym zajęciem przez cały dzień, bo to też wtedy no, nie jest zbyt dobre i też z tego przestaje być rozwijające, a wręcz ograniczające. Ale do pewnego stopnia naprawdę gry na PlayStation potrafią rozwijać. Czy to jeśli chodzi o gry jakieś zręcznościowe, refleks, bardzo duże skupienie daje, bo też są gry, gdzie trzeba naprawdę mocno się skupić, żeby przejść w ogóle daną grę, żeby przejść pewne etapy. Są gry strategiczne, które też rozwijają jakieś zarządzanie. Są gry na pamięć, naprawdę wiele różnych gier sprawiają, że można rozwinąć swój umysł, choć tak jak powtarzam, no, nie można się tylko ograniczać do tego. No mój catering dietetyczny, najlepszy jaki miałem, mówię naprawdę szczerze. Człowiek się cieszy na każde danie, jakie jest przygotowane. Gdzieś około 2,5 tysiąca kalorii. Przy tym, że cały czas mocno trenuję, to i tak waga dosyć mocno mi leci. Aż nawet jestem zdziwiony, że tak szybko, na tak długi okres przed walką mam dobrą wagę. Mogę na razie sobie dobrze jeść i cały czas ta waga gdzieś tam sobie pomału schodzi. No z tym cateringiem nawet mam tak, że jak już jestem po walce i mogę jeść co chcę, to często jest tak, że i tak dalej jem te dania, bo są naprawdę tak pyszne, że chce, człowiek ma cały czas na to ochotę, bo nieraz jest tak, że człowiek je i już potem już tak trochę nudzą się te dania. Tutaj w tej sytuacji zupełnie tak nie jest. To powiedz może właśnie, co jeszcze po walce jesz, no bo z tego co wiem, to pełna słodyczy, prawda? Tak, choć kurczę, no, im jestem starszy, tym coraz... Nie wiem, może jakoś mądrzeje pod jakimś względem i staram się aż tak nie wpychać w siebie tych słodyczy. Jeszcze pamiętam z 5 walk wstecz, no to było tak, że bardzo dużo tych wszystkich ciastek jadłem. A teraz zauważyłem, im jestem starszy, im te walki ostatnie były, tym to już potrafiłem się w miarę powstrzymać i nie opychałem się, tak, ale no i jakby nie było, waga też wtedy mocno dosyć leci, bo człowiek jest tak spragniony jedzenia, że jest studnią bez dna, można powiedzieć. Ogólnie tych słodyczy faktycznie jest mniej i muszę przyznać, że naprawdę ostatnie 2 lata takie świadome żywienie wjechało i sama jestem zaskoczona, bo czasem właśnie kupuję jakiś produkt, to Marek mi pokazuje, że nie, że to jest zdrowsze, to ma lepszy skład, na przykład w przypadku szynek i mięso, szczególnie bez azotynu sodu i tak, no tak, muszę przyznać, że i w takim normalnym jedzeniu i w słodyczach jest ogromny progres i gdzieś tam Marianek zaczął nas tutaj w domu świadomie żywić i wprowadzać jakieś zasady. I tych słodyczy naprawdę, jestem pod wrażeniem, jest o połowę mniej niż kiedyś. Kiedyś to po walce wpadaliśmy w taki kilkudniowy trans jedzeniowy i no naprawdę czasem razem przesadzaliśmy, bo ja też bardzo lubię jeść. To nas też łączy i nie mogę się zawsze doczekać, jak Marianek zaczyna gotować, bo już jesteśmy po walce, zaczyna właśnie piec ciasta, robić jakieś dania, które wcześniej zaplanuje przed walką, także to jest taki zawsze fajny też czas dodatkowo, że już jesteśmy zrelaksowani i no, bez względu na wynik po prostu już wchodzimy w taki lżejszy okres, myślimy o wyjazdach. A pamiętasz, jak zawsze mieliśmy rytuał i po walce McDonalda jedliśmy? Od razu tak, już po walce McDonalda. Tak. Ale w ostatnim czasie właśnie już przestaliśmy to robić. To no. Prawda. Faktycznie w ostatnim czasie już wolimy nawet po prostu zamówić sobie dobre sushi, zjeść mniej, ale tak jakościowo, więc no też dojrzewamy w tym razem. Przynajmniej z mojej perspektywy jest to związane, że człowiek przez to, że tyle miesięcy pracuje na to, żeby ściąć tą wagę i żeby tak zdrowo się odżywiać, że po tej walce
Tak, trochę to jest jakby zaprzepaszczenie. Tak, tego. Szkoda tego niwelować. Szkoda to, co się wypracowało. To prawda. Zaczęliśmy oglądać takie też materiały właśnie i o zdrowym żywieniu, no coś takiego właśnie ciekawszego, też popularno-naukowe na temat mózgu, suplementacji, dodatkowe materiały poza jakimiś filmami, serialami, gdzieś tam staramy się coraz tej wiedzy więcej poszerzać te wszystkie informacje. No szkoda tego zdrowia życia na jakieś takie właśnie błędne decyzje na co dzień, te nawyki. Faktycznie jak się je wypracuje, to można naprawdę zdrowo żyć, a nie odczuwać, że się czegoś sobie zakazuje. Także no, staramy się. Potas, witamina C. Mam, a tu są schowane te, których na bieżąco nie używam. Jakieś, no takie klasyki. Ale tego na razie nie używam. No omega 3, witamina kompleks B, no to to jest podstawa. Ja muszę zawsze brać ferytynę, bo mam bardzo niską i mam przez to problem z żelazem. Gdzieś tam niedaleko jestem anemii. No ale jak to biorę, to jest w porządku. Magnez. O, takie mam L-teanina i bakopat. Takie na myślenie, na dobry nastrój. Z suplementów to co ci mówiłem, mam tak, kreatynka. Karbo. Nie współpracuję teraz z żadną firmą odżywkową, więc sobie po prostu wyszukuję i... A, no i endorfina. Kiedyś z nimi współpracowałem i zawsze mi podobał się smak tego białka. Więc to są moje jedyne odżywki, jakie biorę. A powiedz, jak te 2 lata teraz przerwy bez walki, no bo chyba takiej długiej przerwy to nie miałeś, tak? Nie miałem. Tak, no ciężki to był taki moment, no oczywiście największy, najgorszy, ten czerwcowy, ta kontuzja, to rozgoryczenie, bo gdzieś tam żyliśmy cały czas do tej walki, ale faktycznie ten moment w czerwcu, ta kontuzja, to co się wydarzyło, zaczęliśmy mocno odczuwać i ten ogromny, długi czas i te takie jakby niepowodzenia i ta operacja, no było to takie naprawdę bardzo, bardzo rozczarowujące, gdzieś tam no krzywdzące nas, no bo i pod kątem zdrowotnym i pod kątem takiego żalu tej sytuacji, co się wydarzyło, więc od tego czerwca faktycznie te kolejne miesiące tak długo, długo czuliśmy takie rozgoryczenie, żal, dużo złych emocji, ale tak naprawdę no my jesteśmy i tak mimo wszystko takimi osobami, że się szybko jakby gdzieś tam odbudowujemy, jesteśmy finalnie gdzieś w tej takiej głównej płaszczyźnie optymistami oboje, że szukamy tej nadziei, szukamy pozytywów, gdzieś tam potrafimy znaleźć tę wspólną drogę, nadzieję, no i nie ukrywam, że naprawdę już jak tylko zaczęły być informacje o tej gali we Francji i gdzieś tam weszliśmy w kolejny wir, to wszystko się jakby na nowo ułożyło, że już było do czego dążyć, na co czekać i było to już gdzieś takie łatwiejsze do ułożenia sobie w głowie. Najgorszy chyba był czas od momentu kontuzji do operacji i ten czas rekonwalescencji i tego czekania na jakby jak długo się będzie zaleczało to kolano. Pytałem Mariana, no bo teraz Marian będzie wrogiem publicznym numer 1 w tej Francji. To jak, prawda. Jak ty to widzisz, będziesz na tej hali, więc pewnie gwizd będzie mocny. Tak, w ogóle się tym nie przejmujemy, w sensie, że no gdzieś tam tak naprawdę no, my nic złego nikomu nie zrobiliśmy. To jest to taki sport, że zawsze są ci kibice tak mocno nastawieni, szczególnie po tej walce, która się nie odbyła z Salinem Parnasem. No widzieliśmy te wszystkie komentarze, widzieliśmy, że oni byli, delikatnie mówiąc, mocno zawiedzeni i rozgoryczeni. No komentarze były takie mocne, pisali. Ale nie czytałem tego, bo to jeszcze po francusku było, to człowiek się... Ja widziałam w powiadomieniach cały czas i strasznie dużo pisali. Masz, no Instagram, ja to widziałam, no strasznie... Oni przeżywali, że wiesz, do tej walki nie doszło i tak mocno pisali. To włącz te powiadomienia, poza to masz. Ale wchodzi w twoje powiadomienia w oznaczenia na przykład. Jakby mi się to nie wyświetla na ekranie, ja nie mam żadnych powiadomień. Jak wchodzę w oznaczenia, żeby coś u ciebie dodać dodatkowego albo Artur, no to my widzimy reakcję i to wszystko się samo wyświetla. Okay, my ja tego nie szukamy, ja nie wchodzę. W tym okresie po prostu ja nie wchodziłem. No nie, że tam taki jest kocioł, że lepiej tam było nie wchodzić. No nie. Mnie to w ogóle nie przyjmuje, to, że będą gwizdy, że gdzieś tam będziemy w takiej pozycji tych przyjezdnych, którzy gdzieś tam walczą z lokalnymi gwiazdami, tych znienawidzonych w ogóle. Nawet nas to tak trochę emocjonuje bardziej, no to jest ciekawe, to naprawdę, wiecie, tak... No, są ludzie, którzy pracują właśnie w korporacjach, w biurach, mają takie spokojne życie, a ten świat sztuk walki w ogóle, no jest to takie mnóstwo emocji pozytywnych i negatywnych, trzeba się nastawić na wszystkie.
aspekty tego. Także mnie to w ogóle nie przejmuje i nie martwi mnie jakiś hejt i tak naprawdę sobie gdzieś tam obserwujemy to, no i jedziemy na po prostu poza Polskę pierwszy raz w sumie na taką wojnę, więc ciekawe to są dla nas emocje. Inaczej niż zawsze tutaj lokalnie, w różnych miastach te walki się toczyły. Weryfikacja z tymi treningami. Z tymi co powiedzieli, się nagrywamy. A, no nagrywamy. Ja bym do fryzjera poszedł. Do barbera. Dobrze wyglądasz. Dziękuję. Twoje słowa mi wystarczy. Sorry za spóźnienie, ale dobra. Czekałem na autobus. Zawsze ta sama historia. Słuchaj, 60 minut, damy radę. Jak zawsze na czas damy radę. Przede wszystkim jest to pierwsza walka Mariana po operacji. Główny cel, który robimy, to jest prewencja kontuzji i to, że ostatnie lata, szczególnie tam po tych Stanach, Marian mocno się porozwalał. Przeszedł operację, był pod opieką trenera medycznego, z którym też współpracujemy razem, Maćka Sawickiego, więc doskonale wiem, w jakim etapie był, jak kończył już proces rehabilitacji. Kontynuujemy sobie pewne elementy prehabu i no staramy się, żeby nigdy więcej nie dopuścić do takiej sytuacji. Z perspektywy przede wszystkim tego, że jak Marian już skończył fizjoterapię, no to było zielone światło, że Marian jest gotowy. Wszystkie elementy skocznościowe, które wprowadzaliśmy, czy właśnie siła kończyn dolnych, jednonóż, no nie widzimy tutaj jakichkolwiek rzeczy, które byśmy się obawiali. Ten gość, co nie przyjdę, to on tu jest. On tu siedzi godzinami. Nie? Cały dzień on tu siedzi. Tak, all day long. Naprawdę jest sporo powodów, przez które pierwszy raz poszedłem na trening. Zawsze gdzieś mnie pociągały sztuki walki. Od najmłodszych lat, w latach 90, bo jestem z rocznika 90, kiedy ogarnąłem, że jest coś takiego jak telewizja i mieliśmy te trzy programy, to zawsze największe emocje wywoływały we mnie dwa typy filmów. Filmy akcji z Van Damme, i to przede wszystkim z Van Damme, i horrory. Uwielbiałem też horror, uwielbiałem te emocje związane ze strachem. No ale przede wszystkim te filmy z Van Damme. Podobało mi się to, jak kopał, i wiedziałem, że tego się nie da wyreżyserować. Wiedziałem, że tam jak Steven Seagal w tym Aikido rzuca tymi chłopami, wyginając im dłoń, coś mi tam nie pasowało, mimo że nie znałem się za bardzo na sztuka walki. A Van Damme jednak, no to jak kopał, to jak to wyglądało, jak to technicznie, jak był rozciągnięty, to zawsze robiło na mnie wrażenie i podobała mi się ta taka archetypowa walka dobra ze złem, że jest gość, który jest złapany, torturują go, a on nie sprzedaje kumpli, potem się jakoś oswobadza i wszystkich tam bije. Druga rzecz dodatkowo to, że miałem kilka razy w swoim życiu jakieś sytuacje, gdzie na przykład ktoś chciał mi dowalić, nie do końca dobrze z tego wybrnąłem, albo właśnie dostałem jakiś wpierdziel. Były takie kilka razy sytuacje, że wróciłem do domu i myślałem, kurde, tak nie może być. Nie mogę sobie pozwolić na tą nieraz niesprawiedliwość. I właśnie często to mam w głowie, że chyba najważniejsze było dla mnie, żeby jak dorosnę, to żeby móc się obronić, jeśli właśnie ktoś będzie chciał zacząć, albo żeby kogoś obronić, właśnie dziewczynę, brata, przyjaciela, kogoś bliskiego, a nawet po prostu będę szedł ulicą i zobaczę, że ktoś kogoś zaatakował i będę mógł zadziałać w tym momencie. Trochę nieraz mam w głowie, że jakby to była jakaś świat fikcyjny, to mógłbym być jakimś superbohaterem, bo sprawiałoby mi przyjemność pomaganie słabszym albo tym, którzy są w danej chwili zaatakowani, ale najbardziej by mnie napędzało to, żeby wymierzyć sprawiedliwość tym złym ludziom. Więc myślę, że gdzieś to się łączy, to wszystko w tym, że po prostu zacząłem trenować sztuki walki. Jeśli chodzi rzeczywiście o mój wygląd, to do tej pory, mimo że mam 35 walk zawodowych na koncie, to myślę, że jak ktoś idę ulicą, ktoś mnie nie zna, to raczej nie budzę respektu, ale nigdy mi na tym nie zależało. Nigdy nie miałem czegoś w głowie takiego, żeby swoim samym widokiem sprawiać, że ludzie będą mieli do mnie respekt. Tylko na przykład zawsze jak kalafiory mi się robiły, to zawsze zależało mi jednak, żeby je ściągać. Nie czułem potrzeby, że muszę tym
tym respekt budzić. Przede wszystkim chyba dla mnie najważniejsze było to po prostu umiejętności. To, że jak przyjdzie co do czego, to będę potrafił się obronić. Raczej nie myślałem o tym, żeby na bramkach stać, no bo nie dosyć, że nie wyglądałem, to też jeszcze nie miałem na tyle umiejętności, żeby rzeczywiście jakiś wielki hamów, żebym mógł spacyfikować. Dopiero jak już miałem już tak około 12-13 walk zawodowych, ta waga troszeczkę też mi już się zwiększyła, nie ważyłem tam ledwo 70, tylko te przykładowo 78-79, już bliżej 80 kilo, to już rzeczywiście nawet trener Mirosław Okniński mówił, że to spokojnie na tą bramkę mogę iść, akurat nie będę osobą, która będzie działała na wyobraźnię, tylko raczej będę od zadań specjalnych, jak już naprawdę coś będzie się działo. Po prostu moje kompetencje miały tu przemówić, a nie mój wygląd. Choć oczywiście na bramkach najlepiej jest nie używać swoich sił, swoich umiejętności, tylko nieraz właśnie ten wygląd ma robić robotę, ale myślę, że w każdym jakimś klubie, który zatrudnia bramkarzy, warto mieć i gości, którzy wyglądają, i takich ze dwóch, którzy po prostu umieją szybko zachować się w danej sytuacji. On musiałbym się zapytać Arka, jak to się stało, że razem staliśmy na tej bramce, czy ja go wtedy jeszcze chyba nie znałem, więc to nie było tak, że ja go ściągnąłem na bramkę, bo było tam, było kilku chłopaczków, których ja konkretnie ściągnąłem, a on nie, on po prostu musiał jakieś, gdzieś musiały być znajomości, że się tam spichnęliśmy. No staliśmy razem w tym już pamiętnym Sogo, i tam stałem, no nie tylko z Arkiem Brzoskiem, stałem tam z Adamem Oknińskim, stałem z Mateuszem Strzelczykiem, może jeszcze ktoś tam był, ale nie pamiętam, no mieliśmy fajną, z Marcinem Naruszką przecież też stałem tam, więc, z Michał Tarabańka też potrafił tam nieraz być, więc cała ekipa tam się przewinęła, było śmiesznie, ale cieszę się, że ten etap jest już za mną. Mariankiem poznaliśmy się, ojejku, z 7 lat temu nawet i nie wiem, 8. Nie wiem, kiedy to było, ale bardzo dawno. Marian był trenerem w jednym z warszawskich gymów. Tam uczęszczałem i tam się poznaliśmy. Chyba nadajemy w miarę na tych samych falach. Dogadujemy się poza, jak i na treningu, jak i w gabinecie. I współpracujemy już kilka lat ze sobą i chyba jest dobrze. I będzie jeszcze lepiej. Jako człowieka odczuwasz po prostu dobrą energię, to raczej skłaniasz się ku tej osobie, więc starasz się też dawać całe serducho i pomagać tej osobie, żeby jak najlepiej po prostu dała z siebie wszystko i była przygotowana w 100% na walkę i poza walką. Myślę, że w miarę nam się udało wyjść z tych większych kontuzji, a raczej na pewno. Oczywiście zawsze jak to Marianek jest taki, że daje całe serducho, więc zawsze nas jak przychodzi, to jest mocniej pospinany, ale co jest najważniejsze, nie zagraża, że tak powiem, przyszła walka żadnymi komplikacjami, chociaż już też Mariankowi mówię, że lubi czasami się odpalić na treningu, ale już widzę, że słucha się elegancko, ma wszystko porozciągane. Myślę, że na walkę będzie w 100%, jak i nie w 110% przygotowany. Jeszcze krótko do bieżących spraw, te wywiady, co nie? Mhm. Nie gryzie się w język. Jest kamera na walkę, a nagle pokazują kamerę na trybuny i pokazują te gęby tych freaków. I po co oni pokazują te ich twarze? Co to ma jakiś dać prestiż KSW, że oni przyszli na galę i pokazują twarze tych gości? Po co to? Wysyp dzieciaków od razu musi mnie zaatakować. Czy piszą do ciebie ludzie, czy masz jakieś nieprzyjemności? Nie mam żadnych nieprzyjemności, nie piszą do mnie, wręcz przeciwnie, raczej jest odzew, że dobrze mówię, że cieszą się, że w tym świecie, w którym każdy kalkuluje, co mówi, każdy patrzy, gdzie mu się opłaca, każdy patrzy bardzo mocno na pieniądze, doceniają, że jestem w stanie nawet lekko zaryzykować swojej reputacji, czy zaryzykować jakieś małe nieprzyjemności, a jednak powiem to, co myślę, co uważam. Też nie chcę być znany z tego, że nagle staję się mówcą i nagle i też mentorem i wyrocznią, który mówi, co jest dobre, a co złe, bo sam jestem człowiekiem niedoskonałym,
i sam robię wiele błędów i nie chcę wyjść na nagle gościa, który jest wielkim moralizatorem, bo chcę być naprawdę daleki od tego. Ja nie pójdę dalej jako... Dziękuję bardzo. Przyszedł tam tu pan, nieważne. No wiem, ale... Nie denerwuj się, Maria, bo będziesz znowu... Ci ochroniarze tutaj się strasznie... Trochę przeszkód mam. Się strasznie sadzą i denerwuje mnie to. Dobrze, no więc zostawmy ochroniarzy, wróćmy do tego, co gdzieś nas czeka, jeszcze kablami obrywamy. Dzisiaj miałem jakieś lekkie takie wkurzające momenty właśnie z tymi mocnymi typami. Wszyscy tutaj są fighterami. Wszyscy są fighterami. Wszyscy tutaj, co stoją, są fighterami. Są czasami sytuacje, które czuję gdzieś we mnie siedzą, które czuję też właśnie jakąś tam niesprawiedliwość tego świata, tego jak to wygląda, tego, że jest z roku na rok przesuwana moralność. Gdzie wydawało mi się kiedyś, że moralność jest praktycznie jedna, że jest to w jakimś sensie prawda obiektywna, że nie jest to relatywne, nie jest to względne. A teraz wychodzi na to, że moralność jest przesuwana i niedługo niektóre rzeczy, które teraz nam się wydają nie do pomyślenia, za 5-10 lat będą normalką, a my będziemy uważani za jakiś że tak uważamy. Więc no, staram się poruszać rzeczy, które gdzieś są zgodne z moim sumieniem, ale tak jak mówię, no też nie chcę czasami przesadzać, bo nieraz lepiej ugryźć się w język, nieraz lepiej, jak to się mówi, milczenie jest złotem.